Patrz, gotik, ale to anime z 1985 roku. To wy akurat jesteście fani. Wy akurat jesteście fani anime. Ja wiem, że wy weeby wszyscy. Zobaczymy, jest akurat gotyczka. No gotyczek to jest gotyczek. Wiadomo, to ja tu już jestem od razu na gotika napalony. Co by to nie było? Zły Maciek zrobił. Widzieliście to? Gotik. Ale jaka graficzka? Starobus. Oki, patrz! Bezi! Bezi to wygląda... To Bezi wygląda jakby Bezi, Gomez i Diego mieli syna. To jest Bezi taki, kurczę, syn. Syn Gomeza Diego. O! Pa, Bulit! Diego! Diego Wąsacz. Ale graficzka to... O, nowy obóz. Kopiec Rudy. Obóz na Magnie. Korkalom. To jest na początku, ten znowu Iberion. A to kto to był? To za ziomek? Jakiś po prostu strażnik chyba miejski, ale... Ja, może to Gomez? Nie wiem, czy on czapkę miał. To był stary. Śniący! Różowy książę. Harpia. Mieczyk. Oho, a to co to? To jest królowa pełzaczy chyba? Albo smog, nie, to jest śniący, bo to tak na początku. W ogóle, ja to wiecie co? Ja się dopiero jakiś czas temu dowiedziałem, że w gotiku, logo Gotika 1 jest śniący tak naprawdę. To jest łeb śniącego, czy tam jego czaszka. Ja to normalnie myślałem, że to jest jakieś takie losowe, żeby fajnie wyglądało, to jest śniące. Ja się dowiedziałem tam z parę lat temu o tym. Nie wiedziałem nigdy. O, zombie, ale pa, ork. Uciociony, i rozjądu. Aha, jaki ten troll, od Gorn. Milten. Sardas. No to przeklęte jest. To jest przeklęte, a to demon. Ogólnie demon. Gotik. To Korangar. Korangar brudkę ma. Ej, ale kurde, ale bym obejrzał takie. Wyobraźcie sobie, jakby wyszło, bez Polish RPG, jakby wyszedł taki serial animowany faktycznie w takim stylu lat 80. jakieś anime i o gotiku. Jakaś tam fabuła. Nawet fabułkę jedynki niech opowiada. Niech, nie wiem. Albo niech opowiada fabułę na przykład, wiecie jaką? Co Bezi zrobił przed trafieniem do kolonii karnej, dlaczego trafił? Kurde, czy to było takie top? O! Ork. Jakie kurde śrubaja, co to jest? Śrubajan wygląda jak Pokémon, ale taki gone wrong. Pa, jedną łapę ma tutaj. Co to jak stryć wygląda ten śrubaja? Ty jeszcze garba ma. Pierdziele, biedny śrubaja. Tu ten krotoszczur. To jest krotoszczur czy zębacz? To jest zmutowane jakieś przeklęte oczy. Nie ma wyrwane, to chyba też nie żyje, tak by tak już leży. Gomez. No, to jest Gomeza, Gomeza. Gigawąs. No, to po prostu obóz chyba. Kamienny golem. Zębacz to był, wygląda bardziej jak kąsacz. No, kamienny golem tam się do fortecy idzie chyba? Albo do Xardasa, nie? To jest most, to do fortecy idziesz kamiennej. A, Xardas, nie, to nie Xardas, to Korkalom. Królowa pełzacz, jakie jaja ma tutaj. Bardzo ładne, no. O, a to nie jest, co było. I ork. GTA San Andreas, ale to film z 1957. Też możemy zobaczyć. To mega fajne. Kurczę, mega fajny gotyczny. Jakby taki serial powstał, to ja bym oglądał jak zły. Pozdrawiam, Smiro Life. Dajcie znać, czy też byście taki pooglądali gotyczka, kurde. Taki, ja ten tak oglądał takie rzeczy. No, to jest jeszcze taki klimat fajny. No wiadomo, że to jest przez jaja wygenerowane, ale wyobraźcie sobie, jakby to faktycznie zrobili. Szczególnie, że wydaje mi się, że taka kreskówka w tym stylu teraz to by nie był jakiś niesamowicie koszt wielki. Taka prosta animacja, nie?